Globalne ocieplenie tuż tuż. Czy uda nam się zbudować osady dla pingwinów i ocalić je przed globalnym zniszczeniem, wyniszczeniem, ale nie tylko z rąk ludzi, ale także naturalnych zagrożeń? Zapraszam Was do United Penguin Kingdom, aby się o tym przekonać. Hej ekipa, witam Was w Staniu, witam Was w United Penguin Kingdom. Jest to gra, w której budujemy miasto dla pingwinów i dbamy o spełnienie ich oczywiście potrzeb. Ale także odpieramy ataki złodziejskich fok oraz krwiożerczych ork. A jeżeli wszystko dobrze pójdzie, tak jak trzeba według naszej myśli, to zjednoczymy królestwo pingwinów i zostaniemy ich królem. Brzmi pięknie? Zdecydowanie tak. A czy to będzie proste? To się pora przekonać. Natomiast jeżeli chodzi o samą grę, ta pojawiła się na Steamie 9 marca i zebrała całkiem pokaźne grono pozytywnych recenzji. Już w tym momencie nawet 114 z tego widzę, więc można powiedzieć, że jest dużo, jeżeli chodzi o ten typ gry, czyli budowanie, zarządzanie, ekonomię. Jeżeli chodzi o wydawcę, czyli Turquoise Reveal Games, jest to studio, które przyznaję, w mojej ocenie ma różne schyłki i wzloty, bo na przykład taka gra jak Smart Factory Tycoon także jest ich, a wiemy, że to był według mnie produkt taki średniak, albo mocno słaby średniak. Natomiast taka gra jak Oxygen, bardzo dobry tytuł i też zebrała sporo pozytywnych opinii. Tym razem United Penguin Kingdom, pora przekonać się, jak to się gra, jak co tu się robi i jak można tu zwyciężyć. To co, zaczynamy. Od razu mówię, nie grałem w żaden samouczek, nie grałem nawet 5 minut w ten tytuł, więc może być interesujący początek. Mimo wszystko sądzę, że wybierzemy tryb trochę trudniejszy, żeby nawet ładnie wszystko jest opisane, wszystko fajnie wytłumaczone i co najlepsze, jest po polsku, więc naprawdę ogromne propsy dla twórców, że mamy tutaj swój rodowity język. To co, lecimy dalej. Teraz możemy wybrać mapę A. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, ta gra już jest w pełni wydana, to nie jest Early Access, to jest pełen dostęp, więc tutaj ogromny pozytyw, bo w tym momencie mamy dostęp do pełnej treści, która w grze już miała się pojawić. Więc żadnych ekstra bonusów aktualizacji, nagłych zmian i utraconych save'ów tutaj raczej nie będzie. I tak sobie przeglądam mapy i tak powiem Wam szczerze, że de facto ta mi się podoba. Z tych patrzy, co tu mamy. Bierzemy dalej, i mamy wybór, słuchajcie, mamy wybór naszych pingwinów, ale także są jakieś różnego rodzaju loga. Ciekawie, ostatnio to by mi pasowało. Natomiast ja chyba tutaj, właśnie, widzę fajne, pasujące pode mnie. Tylko zmienimy trochę barwy, żeby było trochę bardziej kanowa, może takie coś. Znaczy, choć niebieski jest moim kolorem, więc troszkę szkoda, że nie mogę wpływać na te ramki, ale nic nie szkodzi. I oczywiście to będzie Staniopolis. W tym temacie nic się nie zmienia. To co? Rozpoczynamy naszą rozgrywkę. Hello, pingwinki? Jakieś małe pingwinki? Witaj, to świetny obszar do założenia nowej osady. Najpierw należy postawić pierwsze budynki. Budynki te można umieszczać w dowolnej kolejności. Aha, dobra, ale wy jesteście, tak, czyli duże i jakieś malutkie pingwinki, czyli chyba dorośli i dzieci, tak mi się wydaje. Bo zwłaszcza, że patrząc, mamy tutaj chata budowlańców, dobra, no to trzeba to ogarnąć, jak to wygląda. Uj, ale to powiem wam szczerze, to mapy są duże. Duża mapa jest, jeżeli chodzi o budowę. Ale tak, chata budowlańców sądzę, że gdzieś na środku, bo magazyn na środku. Postawimy, tutaj pewnie ścieżka będzie, skoro tak tutaj powskazuje. Fajnie symetry. O, buduje się od razu. Dobrze, można tak. No jest moje logo, słuchajcie, jest wszystko. To chata budowlańców ustawimy naprzeciwko. Czy to postawiłem dobrze? Nie wiem. Ale dobra, postawimy naprzeciwko, żeby daleko nie mieli. Mała spiżarnia. Aha, bo tu tędy miała być droga. Dobra, to postawimy spiżarnię. Wiecie co? A może gdzieś spiżarnię, to bym postawił gdzieś tutaj. Tak się wydaje. Tu bym dał aptekę, ładnie się prezentuje. O, tutaj nie może chodzić na siebie, dobrze. Nie wiem, czy ja to dobrze postawiłem, ale w sumie, wiecie co, lecimy. Nie wiem nic o grze, więc trzeba troszkę eksperymentować. Save do przechowania złota od dokwaty wynoszącej 1500. No dobra, i jeszcze tutaj mamy skarbnica. Dobra. Jesteś gotowy rozpocząć osiedlanie pingwinów. Powodzenia. Co? To wszystko? Już? Już po grze? Idziemy?
No nie, dobra, słuchajcie, no faktycznie zaczęło się, mamy wszystkie informacje, jedzenie mamy i mamy faktycznie trzy małe pingwinki, czy tak jak myślałem, jakieś malutkie ptypcie. Dobra, i słuchajcie, możemy nazywać nasze pingwiny, więc jeżeli chcecie dołączyć do osady, to macie tutaj parametry, mamy tutaj różnego rodzaju pingwiny, height, Casey, Rayleigh, czyli mamy wszystko w wieku. Jak widzicie, możemy sobie ponazywać, więc jeżeli chcecie dołączyć do osady swoim nick, to dajcie znać, z chęcią was tutaj dorzucę. Dobra, teraz tak, widzę jakieś foki, grupa fok. Słyszałem fokę, czy mi się wydawało? O, jest. Co foka chce? Halo, co ty chcesz? Wiem, że podobno foki są złodziejami, ale pod jakim względem? Czy co, będą nas coś kradać? Ale zobaczymy, słuchajcie, co ona robi. Jedzie tutaj, dobra. I co ty chcesz? Gdzie ty idziesz? Tutaj chodź. Czyli nam do spiżarni wchodzi. O nie! Mieszanka owoców może skradła. O tym. Dobra, słuchajcie. Oczywiście pingwiny również mogą być głodne. Skupmy się na produkcji żywności. Doktor trwałowy to miejsce do połowu kryla, ryb i kałamanic za pomocą sieci. Akceptuj. No to lecimy. Czyli musimy zbudować mieszkalnictwo, żywność, medycyna, doktor trałowy, to jest to? Tak, to jest to. I tam jest jakoś tutaj mogę postawić. A to postawmy. Brak budowniczych. Jak nie ma budowniczych, postawiłem. A, bo tu trzeba przydzielić. Efektywność 16, 15, 16. I do roboty, nie ma. Nie ma spania, nie ma obijania się. Dobra, mamy dok. Turbina wiatrowa daje nam urządzenie generujące energię, która jest napędzana energią kinetyczną wiatru. Wystarczy energię do budynków w obszarze interakcji, dodatkowo dwa produktywności do budynków produkujących w obszarze interakcji. Okej, okay. I to jest taki fajny obszar. Dobra, to łapię. Czy mogę tak chcę to zrobić, podpiąć? Czy mogę tak? Wiecie co, tylko tak, to będziemy tam znajdziemy. Sądzę, że to będzie optymalnie w tym miejscu. I tu zaraz chwilę będziemy zbudują. Dobrze. I wyprodukuj dwa kryl. Ale ja chciałem już domki jakieś pociskać. Można? Można już domy? Domek, proszę. Ale domek też potrzebuje prądu. A no właśnie. No postawimy pierwszy domek w tym miejscu. Drugi postawimy. Jeszcze się mieści, więc całkiem spoko. Ale widzieli, tu się już nie mieści. Więc chyba logistyka mi siadła. Znaczy będę coś przesuwał za chwilę. Dobra, postawimy tutaj 3, nie będę nic przesuwał, po prostu będzie taka nierówność. Mogę dodać drogę. O, mogę drogę budować, to będzie tak droga. Tu polecimy drogą. I tu polecimy na przykład dotąd. Drogi, proszę. Też drogi postawię. Można? Można, czemu nie? O. Już, ogarniacie. Budować. I tutaj do roboty kogoś 15%. Już. I 13. I już mamy dwójkę pracowników w żorcie, już mamy. Jest dobrze. Dzieci, tak? Tam był domek dla piskląt. Mogę to wcisnąć. Wow, ten domek dla piskląt większy niż zwykły dom. Jak widzicie. Na bogato. Też potrzebujesz energii. A to postawicie tu. Dobra, no, do roboty. Tutaj jakaś orka? Coś? Co to jest? Nic nie jest pochowane w wieży obrony przed orkami. A, czyli faktycznie orka można zaatakować. No i produktywność, mam wszystko pokazane. Bezdomnych, no to gdzie te domy? Halo, budować te domy. No jest na razie jedno iglo, mogę obracać? O, jakie płynne obracanie jest, słuchajcie, mamy, już. Ej, ale drzwi dlaczego się nie otwierają? No co to ma być? No tak nie fajnie, że się drzwi nie otwierają. Dobra, mamy to. Mamy. Teraz coś pobudować jeszcze. Jeszcze jedno iglo, 3 bezdomne, to już zaraz budujemy. Zadanie zakończone. Ponieważ skończone zadanie na czas, 50 tymczasowych punktów reputacji zostało przyznanych na 12 miesięcy. Wow. Nie wiem o co chodzi, ale okej. Menu zawodów i tutaj mam... i tu mamy kto czym się zajmuje. Fajnie pomyślane. Szczęście, edukacja, złoto, reputacja. Wioska, wszystko ładnie pisane. I tutaj mamy rankiem w Zjednoczonym Królestwie Pingwinów. Na 40 miejscu, daleko nam do króla jeszcze. Daleko. Ale nie szkodzi, słuchajcie, ogarniamy. Magazyn, skarbnice.
Co mogę z aptekę? Mamy, spiżarnię mamy, centrum nauki. O! Centrum nauki produkuje punkty naukowe, które można wykorzystać do budowania nowych budynków. To jak najbardziej, jak najszybciej trzeba pewnie to zrobić. I to zbuduję tu. O! Elegancko. Tutaj nawet w zasięgu zasilania będzie. Więc tutaj będziemy mieć ogarnięte. I tutaj właśnie, o jakieś wieże lodowych włóczni. Wieża, w której pingwiny może wytwarzać lodowe włócznie, a sobie atakować orki i foki, które znajdują się w zasięgu. Pingwiny w wieży obronnych nigdy nie opuszczają miejsca pracy na własnych potrzeb. Oj, widzicie. No tak, trzeba by w takim miejscu postawić chyba dwie. Tu patrzcie, idealnie. A wyczołam pismo nosem? Tylko tak patrzę. Że w tym miejscu możemy, to wtedy zawsze coś tam będzie ekstra. No coś tam złapie, coś tam trafi, swoje w zasięgu będzie mieć. Ewentualnie mamy! O, Build a Science Hub, czyli już dostałem achievement za zbudowanie. Podpinamy, edukacja 6.2. To już, do roboty, do edukacji bierzemy. No i mam plus 8 kryla. Aha. Dobrze, nowe zadanie, o! Jak można się domyślić, nasze urocze pingwiny potrzebują odpoczynku. Dorosłe i małe pingwiny mieszkają w różnych domach. Gdy pasek do odpoczynku jest pusty, pingwiny wracają do domu, aby odpocząć. To już mamy. Dom i teraz 4 tylko kryla. Ha, szybko zadanie wskoczą. Nawet nie myślałem, że tak szybko wejdą. No i leci właśnie. A, tylko że jeszcze nie mam tego. Mogę projekt ustawić? Jak najszybciej, żeby mi to budowali? Jak jest zoom, ale posłuchajcie, to jest genialny zoom tutaj. Patrz, jaki duży zoom. Tu młotkiem naparza. Dawać, tutaj nas tutaj ciągle wjeżdżają i w podjazd zarobią. Wow. Okej, okay, no i tutaj muszę przypisać kogoś. Nie mam bezdomnego pingwina. To co, zabieramy kogoś stąd. Kolega, tutaj lecisz, bo tutaj ciągle nam chodzą. Oddaj młotek. Tak. A niesie sobie wyposażenie, bo to jest magazyn. Teraz tylko trzeba sobie zadać pytanie, gdzie dalej, co dalej mam zrobić, na razie widzę zadania tak mocno nam nie wchodzą, więc w większości będziemy robić chyba samodzielnie. Żywność, medycyna, dok. Ale właśnie chcemy, żeby jak najwięcej osób było. Społeczność, na razie nie mamy rozrywką, mamy nowe zadanie, o jak fajnie, już. Centrum nauki, punkt naukowy. Zdecydowanie tak. Produkujemy. 9 punktów, słuchajcie. Potrzeba nam 12. Śnieżnych bloków. To mógłbym już robić. Ale... Po co? Po co miałbym to teraz robić? Nie bardzo. A tu co? Jakieś chłodziarki? Fajne. No, budują ekipa. Brakuje tylko na przykład naszym budowlanym pingwinom jakiegoś hełmu roboczego. To już byłoby naprawdę super. No ale powiem wam szczerze, że takie obszary, fajnie ta mapka wygląda, podoba mi się. No i co, foki się uspokoiły. Odkąd mamy wieżę obronną, to jest spokój, tak? Ile mamy? 4 na 12. No i przyrost żywności, wszystko jest ładnie. Część się powiem, tylko suszona ryba, fajnie byłoby. Mogę wybierać, co łowimy? Ryba. A? To żeby odblokować, słuchajcie, 500 punktów nauki, żeby takie coś odblokować. What? A ja moje tempo na razie nie jest zbyt duże. A, mogę tak przydzielić, okej. Widać odpoczynek. W porządku. W porządku. O ile ci foka, no i zobaczymy. Będzie? A, zastanawia się teraz. Leci, no to chodź. Ja. A, to myślałem, że mocniej się bije. Ale będzie liquidation. Będzie mniej chaos foki. A nie złoto. Dobre i złoto. Dobre i złoto. Jest dobrze, jest, słuchajcie. Narzekać nie można, bo tutaj sobie razem, ale widzę, że te bloki możemy mocno tracić. Mamy 19, kurczę. Trzeba będzie szybciej faktycznie to postawić. 14, 12, więc odblokujemy tak. To jest lodowisko. Zamknięty obszar pokryty lodem. Śmieci tworzone sztuczne drewno. Dobra, słuchajcie, w takim razie budujemy. Port, skarbnica, gdzie to będzie? Domek. Rampa. Okej, okay, zakończyliśmy zadanie, a rampę, słuchajcie, postawimy sobie gdzieś indziej.
Mamy sobie na przykład rampę gdzieś tu, tylko... A... No właśnie. Oni nam pozwolą, tak? Ja się muszę ustawić gdzieś, gdzie... Już jestem. No dobra, słuchajcie, pytanie. Bo ja chcę go to postawić. To widzimy, ile kropelek jest wody. Ale nie widzę. Ej, no. To jak to ma funkcjonować? Ha. No i powiem szczerze, nie mam pojęcia. Szczęście się nam spadło. Zabij to kolejną fokę. No i złoto trafia, super. Ale chyba nie mamy śmieci. Nie, śmieci mamy 52, tworzywo mamy, drewno mamy. Można zbudować na brzegu oceanu. No fajnie. Chcę zbudować tu. Dlaczego mi nie pozwala? Co, muszę zbudować grunt w tym miejscu, żeby to ogarniało? Turbina. A patrzcie, tu turbiny też nie mogę. A drogę mogę? To ten obszar trzeba będzie chyba wykupiwać. Fabryka śnieżnych bloków. Domyślam się. Czyli ja finalnie tej rampy tam nie mogę postawić. A to psikus. To mogę. Tu mogę turbiny, a tu turbiny nie mogę, czyli dobra, przecież mam jasność. Ale... W takim razie... Co z tą rampą? O, a widzicie, i tu mamy rampę dostępną. Nie mamy, bo nie ma miejsca. Tu to samo. Foka jest! Bić fokę! No! Oj, tutaj rampę bym dał radę. Tylko czy ja chcę tu? Ja bym chciał bardziej tu, bo bym tu miał drugi generator w tym miejscu. A teraz mogę pytanie, czy tutaj mogę? Nie, ewidentnie tam nie można. Dobra. Właśnie, to już wszystko wiemy. Klepniemy tu. Tutaj ewentualnie sobie damy ścieżkę. I jazda tędy. O, już ekipa budowlana już idzie, niesie. No i dobrze, zasuwać. Dawać. Ciekawe, jak tutaj foki będą się do nas trafiać. Bo pytanie, to potrzeba prądu? Chyba nie. I achievement bill! Mamy rampę. A, punkty miałem wydać na fabrykę bloków. Tak, mamy to. Proszę bardzo. Zbudujmy tą fabrykę. A nie, to jest tu. Fabryka śnieżnych bloków. Ło, to wszystko trzeba prąd. To wszystko wymaga od nas prądu. Są kosztowne rzeczy. Wszystko kosztuje. Słuchajcie. Tu się nie podepnę, bo nie mam jak. Zastanawiam się, czy mogę to magazyn przenieść jakoś? Chyba nie. Aptekę mogę. Zioło walić, zburzyć. Jakoś mogę zburzyć te struktury? A, czy jak zbuduję drugą? Ciekawe. Czy jak dobra, magazyn może zostać, ale aptekę w sumie mógłbym stąd wywalić, jak zbuduję drugą. To jest... Koncepcja słuszna. Aptekę sobie postawimy w razie, że tu. Dobra. A tam wtedy wywalę. Dobra, zasuwać. O, jakie fajne. Faktycznie lądowanie. Czas przybicia. Ile? Co? Troszkę ich tutaj pogrzało? No nie wiem, nie rozumiem, dlaczego tak dużo. Mamy zbudowaną aptekę, którą bym wybrał jako główną, więc to co, zabierzcie stąd rzeczy. Mam taką nadzieję, zabierzcie 6, tutaj nie będzie nic.
jak tylko to zburzymy i postawimy tutaj fabrykę bloków. Do magazynu wtedy będzie blisko tutaj nosić elegancko. Fajnie będzie pomyślane. Zasuwać z tymi surowcami. Pojemność 6 na 2. Dobra, słuchajcie, jeśli tu ktoś coś? Nie. Dobra, słuchajcie, może przyspieszymy trochę pracę, bo teraz odkryłem, że są 1, 2, 3. O, nawet numerację mamy tutaj. Super by było. No zabierajcie mi te zioła, no po co mi te zioła? Halo? Chyba, że nie ma komu. Pozabieramy. Zobaczymy, gdzie kto ma do pracy. Zioła. Właśnie, zabierać mi stąd. Halko, likwidować. No dobrze, w dobrym momencie. Ale ja nie chcę tu ziół. No co, nie zabierają? Dobra, więc co, pal 6. Majestata. Odzyskujemy. I zbudujmy bloki. Dziwne, że w tym miejscu fabryka bloków. O, idealnie. Plus 2 do produktywności będzie. No i o to chodzi. A nie, zapasy przyniosło. To może był wspólny? Ciekawe. Bardzo ciekawe. Ale buduję sprawnie. Mam menu obrony. I ile zlikwidowaliśmy? Ula, ładnie. Ok, Snow Block Maker, czyli mamy, podpinamy pracownika. 17, proszę. Budowlańców jeden wystarczy w tym momencie. Jakie wiertło! A sobie zdamy w zwolnionym tempie. No nie, no epicko! Epicko to wygląda, słuchajcie. No dobrze, mamy produkcję bloków śnieżnych, więc tych już nam nie braknie. Mam 23, to spokojnie. Źle nie będzie. 4 bloki, a my odblokujemy odpadów canów. Kolektor odpadów, nazwijmy, można je ponownie przetworzyć. Produkuje okej, śmieci. Chłodziarka. Chłodziarka, która wytwarza dodatkowy lód dla danego obszaru. O, nie tracę zdrowia. Czyli domy w pobliżu dostają. Aj, widzicie, mamy plus 1 do szczęścia w domach w pobliżu. Dobrze. Mam 50 punktów, 35. Siedziba wsi? Bazno, siedziba wsi. No, nie wiedziałem, że zamek jest siedzibą wsi. No wiecie, różnie to bywa. Dobra, gdzie mam? Czy są dekoracje? Nie. Postawa chłodziarka. Aj, to będzie wymagało od nas prąd. Ja mam plus 1. Tylko, że to plus 1 to jest takie... No i teraz widzicie, zaczyna się. Ach, te dylematy. Tutaj by postawił, w tym miejscu byłoby super. Chyba, że tu coś poprzesuwamy, no ale nie bardzo. A dobra, na razie rozkwitowane, super. Ale się muszę zastanowić, jak ten temat ugryźć. Dwa, dajmy kogoś więcej jeszcze tutaj, żeby była szybsza produkcja. Potrzebujemy na Cito. Nie ma więcej chętnych? No, jakoś nie bardzo. Domy mają 3, 6. Ile mamy? 10 tych? Aha, czy się wykluły, to jeszcze jeden domek by się teraz przydał. Turbina wiatrowa. Może właśnie turbinę walniemy tutaj gdzieś. Czyli wydaje, że można by tutaj walnąć. O, zadanie, super. Mamy zadanie zrobione. I co? Ja sobie tu postawię. Będzie plus 2 efektywności już w ogóle. Te foki nie mają szans. Żadnych szans. Z taką obroną. Tylko. Domki. Kolejne. Wstrzymaj. Bo ja tutaj małe przesunięcie zrobię. Turbinę bym dał po samym, żeby jednak było pełen potencjał. Tu nie wcisnę, ale tu mogę wcisnąć. O, takie coś zrobimy. Chata budowlańców, tak. Domki.
I tu kolejny domek. I mamy ładnie to ogarnięte. I tutaj tą chodzialkę byśmy wcisnęli. Tak, ona widzę słaby ma obszar zadowolenia. Liczę na coś bardziej konkretnego. Albo tu, albo tu. Bez sensu. Dobra, co tu mamy? Wieże lodowych włóczni, wyprodukt lodowa włócznia akceptuje. No to cały czas produkujemy. Ale opisałem, że trzeba będzie chyba jeszcze drugą. Bo zaraz kwiecień będzie na SFOK. Trzeba będzie się tym zająć towarzystwem. Ambitnie. Te ścieżki porobimy, bo prawdopodobnie ścieżki przyspieszają. Priorytet na to. I mamy. No. Że brakuje prądu. No logiczne. Ale wieje. Jak w kieleckiem. Słuchajcie, w każdym razie. Dajemy sprintem tą budowę. A to będzie jako drugie. Śmieci, tworzywo i metal. Kto by pomyślał, że pingwiny w śmieciach się będą grzebać? Ale gdzie słoneczko podróżuje? Wprawdzie nie ma tutaj nocy. Ale słoneczko podróżuje. Dobra, spada nam edukacja. Nie fajnie. 25 punktów. Wazon. Dajmy wazon. Kamień potrzeba. 26, mam 25. Tutaj mamy jakieś zbieranie. Karuzela daje nam chyba szczęście. No, odblokujmy sobie karuzelę. Co z tym budową? Mamy. Dobra, bonus. Ale ja chciałbym mimo wszystko myśleć o tym zadowoleniu. O, to nawet by siadło. Żeby to stało trochę tu. A mówiłem, że będzie wjazd. Grupa Fok. Kurczę, no. No, dawaj, dawaj, już. I ile tego? Halo! No ile? Nie mam... O nie, ile tego tu wylazło? Jako, że nie mamy prądu. No, zagapiłem się, no przyznaję. A tylko dwie foki mi dziabnęły? No nie, więcej. Ech. Rampa przybyszów. Dobra, likwiduj się. Potrzebujemy. Spadaj no. Aha, czy jak zabiję. A bo ty już nie masz włóczni. Wykrada nam żarcie. To się nie godzi. To się nie godzi. Dobra. Dawać więcej przybyszów. Tasować z tymi blokami. A widzę, że te transportu nie ma bloków. Dobra, zaliczyło, fajnie. Domki mamy i to mamy. Tam była szkoła, ale ja chcę karuzelę. Chyba. Z tą chodziarkę może to bym tu wcisnął. No tutaj to mało mi ona daje. Tu wcisnę ją i zobaczymy, jak to będzie efekt miało. A tu damy karuzelę. Gdzie ta karuzela? Tutaj jest. O! No i teraz już będzie jednak moc. Dobrze. Kolekcja ziół. Co? Żebyśmy jednak robili. Szkoła. Kolekcja ziół. Proszę, mamy to. Miejsce kultu zwiększające duchowość, kretowice przynosi 2 punkty szczęścia. Spoko, a tu szkoła. Okej, okay, czyli rozwija nam. A jeszcze to bym zrobił sobie, aha, tylko tu 50 punktów, no to już w ogóle pozamiatane. Kolekcja ziół. Kolekcjoner ziół. Mamy to i też prądu wymaga. Chyba to wszystko prądu od nas wymaga. To zadziała tak, ale to trzeba na obszarze tak walnąć. O! Będzie działać jak złoto.
I mamy basic cooler, no, chłodzenie. O, jak fajnie, jakie fajne animacje. Rozumiem, że nie ma powiększenia obszarów na razie. Na razie chyba nie. Okej. Widzę czerwiec, rampa przybyszów. Roczna płatność i grupa Fox znowu. A, się... Rozbestwiły się nam oki. No dobrze, a jeżeli chcemy... Tami... Coś było, tylko nie przeuważyłem co. Aha, narodziny pewnie jakiegoś nowego. Tak, by się pojawiło zdecydowanie. No i dobrze. Zobaczymy, jak tam karuzela będzie działać. Czemu akurat foki? No to jest zastanawiające. Czemu akurat są foki? Ale achievementy wbijałem równo, jeden za drugim. Tak, chcę ziół poproszę teraz zbudować. Czy mogę najszybciej to zadanie zrobić? 60 punktów. Ryba. Znowu? A, achievement za 15 pingwinków dostaliśmy. Spoko, podoba się. Kolekcjoner ziół, a to takie coś. Okej, okay, można i tak. Można i tak. Mamy, teraz zbieramy 17 efektywność. Kość tutaj do pracy to przygniemy. Wysięczne punkty szczęścia 1. Podziarki. Okej, okay, współczynniki głodu są niskie. Chwali się. I teraz tak. Ja to odblokowałem sobie tą wazon. Czy sobie go nie odblokowałem? Chyba sobie go nie odblokowałem. Już blokowałem. Co jest z żywnością? O! Serwuję jedzenie dla pingwinów. Miejsce tylko możesz odwiedzić, gdy pasek głodu jest pusty. Aha. Dobra, a zobaczmy, jak te wazony. Te dekoracje obstawiam. Tak jest. Jeden na jeden. Przynajmniej tyle dobrego, że... Nie wymaga od nas to prądu. Kurczę, tu się nie wbije, a nie, tu się wbije. Tu sobie podbijemy. I tu sobie podbijemy. Da się? Wszystko się da. Więc szczęście domostwa będzie już do przodu. Dobrze będzie. To zobaczymy finalnie, jak z tym wyjdziemy. Zadanie zakończone, super. Czyli w tym są punkty reputacji, ładnie, reputacja nam podnosi. Mamy wszystko ładnie ogarnięte, edukacja, złoto. Tylko teraz pytanie w rankingu. Zapasy, populacja, pingwiny, gdzie to był ten ranking? To nie to. Kurczę, gdzieś tu widziałem, przecież było. A, tu, 40, ale nadal 40, bo no mamy nadal wioskę. Jakby nie było, słuchajcie, więc daleko, daleko nam do tego jeszcze. Tak, faktem, zarabiam na fokach. Tak akurat się mocno pchają do nas. No, ale trzeba będzie jeszcze pokminić. To będę chciał rozwiązać, żeby faktycznie tych bloków szybciej generować. Tutaj jesteśmy przygotowani na wszelkie formy obronności. Jest spoko. Tak powinno właśnie tutaj. Natomiast sądzę, że na tym etapie zakończymy dzisiejszy odcinek z United Penguin Kingdom. Czy staniemy się finalnie królem wszystkich pingwinów, podbijemy wszystkie terytoria i zniweczymy losy Fok i Ork? Zobaczycie w takim razie już pewnie w kolejnym odcinku. A jeżeli wam się podobało, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Gra dla was staniu. Na razie, hej!